przedni prost. Stań w pozycji walki. Wyprowadzanie ciosu zacznij od rotacji przedniej stopy, dokręć biodra i dokręć plecy. Wyprostuj rękę w łokciu. Łokieć prowadź wąsko. Dokręć pięść w końcowej fazie ciosu. Wyprowadzając cios, pozostań ciężarem ciała na tylnej nodze lub utrzymaj ciężar po środku. Cios zadajemy na pełną długość ramienia, więc prostuj rękę w łokciu. Po zadanym ciosie ręka wraca na miejsce. Przedni prost. Stań w pozycji walki. Wyprowadzanie ciosu zacznij od rotacji przedniej stopy, dokręć biodra i dokręć plecy. Wyprostuj rękę w łokciu. Łokieć prowadź wąsko. Dokręć pięść w końcowej fazie ciosu. Wyprowadzając cios, pozostań ciężarem ciała na tylnej nodze lub utrzymaj ciężar po środku. Cios zadajemy na pełną długość ramienia, więc prostuj rękę w łokciu. Po zadanym ciosie ręka wraca na miejsce. Przedni prost. Stań w pozycji walki. Wyprowadzanie ciosu zacznij od rotacji przedniej stopy, dokręć biodra i dokręć plecy. Wyprostuj rękę w łokciu. Łokieć prowadź wąsko. Dokręć pięść w końcowej fazie ciosu. Wyprowadzając cios, pozostań ciężarem ciała na tylnej nodze lub utrzymaj ciężar po środku. Cios zadajemy na pełną długość ramienia, więc prostuj rękę w łokciu. Po zadanym ciosie ręka wraca na miejsce. Przedni prost. Stań w pozycji walki. Wyprowadzanie ciosu zacznij od rotacji przedniej stopy, dokręć biodra i dokręć plecy. Wyprostuj rękę w łokciu. Łokieć prowadź wąsko. Dokręć pięść w końcowej fazie ciosu. Wyprowadzając cios, pozostań ciężarem ciała na tylnej nodze lub utrzymaj ciężar po środku. Cios zadajemy na pełną długość ramienia, więc prostuj rękę w łokciu. Po zadanym ciosie ręka wraca na miejsce. Przedni prost. Stań w pozycji walki. Wyprowadzanie ciosu zacznij od rotacji przedniej stopy, dokręć biodra i dokręć plecy. Wyprostuj rękę w łokciu. Łokieć prowadź wąsko. Dokręć pięść w końcowej fazie ciosu. Wyprowadzając cios, pozostań ciężarem ciała na tylnej nodze lub utrzymaj ciężar po środku. Cios zadajemy na pełną długość ramienia, więc prostuj rękę w łokciu. Po zadanym ciosie